Zastanawiało Was kiedyś ilość tak naprawdę znajdujących się w grze nawiązań do różnych mitologii? A wiecie, która z nich może być najbardziej pasującą do tego, co się dzieje? Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i razem z jedną widzek, Delicją, przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Bardzo często nawiązuję w tej serii, właśnie w Kronikach Star Stable, do mitologii, a dziś pogadamy o tej, która przejawia się najczęściej i może dzięki poznaniu jej głębiej jesteśmy w stanie odkryć, co tak naprawdę czeka nas w naszej fabule. Słuchajcie, czeka nas dużo rozmyślań i interesujący koniec świata. Zacznijmy więc od początku. Według legendy świat, w jakim teraz się znajdujemy, został uratowany przez Aiden, która na swoim koniu przyniosła światło. Światło walczy z mrokiem, więc czym jest owy mrok? Czy znane Wam jest pojęcie Ragnaroku? W skandynawskiej mitologii Ragnarok jest bardzo znaczącym wydarzeniem dla dziewięciu światów. W naszej grze do czynienia mamy z Pandorią, jak i Ziemią, które znajdują się w przestrzeni kosmicznej. Są one nawiązaniem do Asgardu i Ziemi, które znajduje się właśnie w tych obrębie, które znajdują się w obrębie tych dziewięciu światów. Tak jak wiemy z poprzednich zadań, domyślić się można, że od czasu połączenia koniu ludzi, którzy poszli jakby ludzi chronić, z ludźmi na Jorvik, światy te zaczęły być od siebie uzależnione. A co to oznacza? Że jeden nie może żyć bez drugiego, tak jak i wyżej wspomniane światy z mitologii. Nie jesteśmy w stanie żyć bez Pandorii, dlatego nie możemy doprowadzić do jej zniszczenia, tak samo jak i Ziemia musi być bezpieczna. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nawet Idris powiedział to samo, kiedy podczas szukania Concorda chciał doprowadzić do zniszczenia Ziemi, aby to właśnie Pandoria była bezpieczna. Pandoria, jak i Ziemia, przesiąkają się nawzajem swoją energią, dlatego na Jorvik dochodzi do różnych anomalii i dziwnych wydarzeń. Prawdopodobnie, kiedy Jorvik zostało zniszczone przez Garnoka po raz pierwszy, bo na pewno coś się musiało wydarzyć, inaczej nie zostałby przecież wygnany przez tych wszystkich strażników. I wydarzył się ten wypadek, magia nas kompletnie przesiąknęła, a magiczne postaci z Jorvik pojawiły się w naszych szeregach i tak powstało Strażnicy Aiden. Według mitologii istnieje 9 światów, a każdy z nich jest powiązany ze sobą. Dzięki temu możemy wywnioskować, że czeka nas głównie 9 terenów, a część z nich już konkretnie nawiązuje do tych z mitów. Midgard, czyli miejsce zamknięte. Nawiązuje do niego Dolina Złotych Wzgórz, która przez długi czas była dla nas przecież niedostępna ze względu na duchy, które się tam znajdowały. Tak naprawdę, póki nie połączyliśmy strażników, opiekunów życia, czyli tych drzew, była dla nas równie niebezpieczna co sam Garnok i nikt nie chciał się tam zapędzać. A to właśnie w wodach otaczających Dolinę Złotych Wzgórz znajduje się nasza ośmiornica. Nie zastanawiało Was nigdy, dlaczego właśnie stamtąd wybieramy się na platformę? Wcześniej wspomniane drzewa to właśnie te mosty, które łączą wszystkie tereny. Są one metaforą do mostu Birfost. Korzenie opiekunów życia sięgają aż do samej Pandorii. Prawdopodobnie to właśnie przez nią w ogóle się na Jorvik pojawiły. Ale przejdźmy do tego, czym jest sam Ragnarok. Słuchajcie, jest to wydarzenie, gdy bogowie walczą między sobą, a na Wikipedii przeczytać można. Bogowie walczą z olbrzymami pod wodzą Lokiego. W wyniku tej walki świat i Asgard, siedzibę bogów, strawi ogień. Wszystkie gwiazdy zgasną, a ziemię zaleje wielkie morze. Ostatecznie z tej toni wyłoni się nowy świat i nastąpi era szczęśliwości bez przemocy i wojen. Widzicie powiązanie? Widzicie to, co chcę Wam razem z Delicją pokazać? Czwórka się poświęci, a piąty uratuje, jak to ona powiedziała. Bo jeżeli wejdziecie również niżej i przeczytacie więcej, możecie zauważyć, co dzieje się z kolejnymi bohaterami. Punkt pierwszy, pożarcie słońca i księżyca, Anna i Linda. Potem zniknięcie gwiazd z nieba, Lisa. Jeszcze potem zalanie morzami ziemi, Linda, powstanie nowego świata, Alex. A kto tak naprawdę jest zagrożeniem, a kto ratunkiem? Czym jest ceremonia światła i jak uratować Jorvik przed Nihili, za którą wciąż czekamy i która wciąż nie miała okazji nam się pojawić? Słuchajcie, o tym wszystkim będziemy mówić w drugiej części tego filmu, ponieważ nie chciałam wszystkiego zostawić w jednym, abyście się tutaj nie za bardzo namęczyli, ale jeżeli macie już jakieś domysły, kto tak naprawdę jest konkretną postacią z mitologii i kto może nawiązywać do kogo, bo na tym się będziemy skupiać następnym razem, to możecie pisać. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeszcze raz bardzo dziękuję Delicji za poświęcony mi czas i to tyle na dziś. Pa, pa!